Cześć, witajcie w nowym filmie informacyjno-przeglądowo-dyskusyjno-interaktywnym związanym z wyjściem Minecrafta 1.2. Na samym początku powiem Wam bardzo ogólnie o tej aktualizacji, a potem, z racji, że przez ostatnie kilka tygodni aktywnie śledziłem zmiany wprowadzane do gry oraz przekazywałem Wam te najciekawsze w filmach, będą pojawiać się okienka z miniaturkami filmów, o których krótko powiem, a Wy, jeżeli będzie Was interesowało, będziecie mogli przez proste kliknięcie na daną miniaturkę obejrzeć całość omawianego materiału. Dodatkowo wszystkie filmy związane ze zmianami w wersji 1.2 znajdziecie w opisie tego filmu. Waszym zadaniem jest oczywiście dyskusja na temat zmian w komentarzach pod tym filmem. Życzę miłego oglądania. Zacznijmy od ogólnego przeglądu tej aktualizacji. Jedną z większych zmian jest wprowadzenie mobom sztucznej inteligencji. Dodany także nowy biom, dżungle, a w niej nowe oswajalne moby, oceloty. Wprowadzono wiele zmian związanych z wioskami i ich mieszkańcami. Zwiększono limit wysokości o ponad 100 kratek i ostatecznie zmieniono typ zapisu map na anvil. Teraz przejdźmy do tej interaktywnej części. Czyli będą się wyświetlać miniaturki filmów związanych ze zmianami w 1.2. Ja Wam krótko powiem, co kryje się za tymi miniaturkami, a Wy będziecie mogli dobrać sobie to, co Was najbardziej interesuje. Pierwszym filmem będzie film o nazwie Dżungla. Jak sama nazwa mówi, w filmie zostaje omówiona dżungla. Z czego jest zbudowana, jakie drewno tam występuje, co dają nam liany i tym podobne. Także dowiecie się w nim dużo o nowej sztucznej inteligencji, na czym polega i co umożliwia. Poza tym kilka spraw technicznych. Kolejnym filmem będzie odcinek Koty Oceloty, w którym dowiecie się wszystkich informacji związanych z nowymi mobami, a także zobaczycie tam poradnik, jak je oswajać oraz rozmnażać. W tym filmie zostaje omówiona także sztuczna inteligencja NPC-tów, a dodatkowo opisałem tam nowe przedmioty oraz zmiany estetyczne. Trzecim filmem jest film Nowa Lampka, w którym przedstawiam Wam nowo dodane przedmioty, takie jak lampka, zmiany w dźwięku, zmiany wysokości budowania, omówiłem także rodzaj zapisów światów Anvil oraz powiedziałem masę informacji o zmianach w wioskach, jak i zmianach związanych z ich mieszkańcami. Ostatnim filmem jest film Żelazny Golem. Opisałem w nim m.in. bardzo dokładnie nowego moba, którego możemy tak jak bałwana stworzyć oraz omówiłem możliwość stawiania schodków do góry nogami. To by było na tyle. Starałem się omówić to wszystko w pełnym zakresie, ale tym samym zwięźlej na temat. Mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliście i że filmik Wam się spodobał. A jeżeli uważacie, że filmik ten zasłużył na wsparcie, to cieszyłbym się z pozytywnej oceny w postaci łapki w górę oraz dodania tego filmu do Waszych ulubionych. Oczywiście nie zapomnijcie wziąć udziału w aktywnej dyskusji w komentarzach pod tym filmem, gdzie możecie napisać, co sądzicie o wersji 1.2, na przykład co Wam się w niej podoba, co nie, czego brakuje i tak dalej. Liczę na Wasze kreatywne odpowiedzi. Ja jestem Patryk, bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, życzę miłej gry i pozdrawiam.